Czy kiedykolwiek przejeżdżałeś obok czyjegoś domu i pomyślałeś: wow, ci ludzie muszą być nieźle nadziani? Są nieruchomości, które nie tylko wyróżniają się na tle innych, ale nawet milionerom imponują swoim luksusem. Twoja indywidualna wycieczka po najdroższych domach świata zaczyna się właśnie teraz. Rozpoczynamy od numeru 9. Antilia. 2 miliardy dolarów. Nazwany na cześć mitycznej wyspy na Oceanie Atlantyckim, Antilia wznosi się na wysokość 173 metrów i góruje nad najbardziej ekskluzywną ulicą Bombaju. Ten 27-piętrowy budynek należy do Mukesha Ambani, hinduskiego magnata biznesu, prezesa, dyrektora zarządzającego i największego udziałowca firmy Reliance Industries Limited. Ambani jest najbogatszym człowiekiem w Indiach, co nie jest niespodzianką, bo kto inny przecież mógłby sobie pozwolić na najdroższą nieruchomość prywatną na świecie, wartą 2 miliardy dolarów. Wieżowiec stoi na działce o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych i zajmuje więcej miejsca niż Pałac Królewski w Wersalu. Imponujący budynek ma wiele sufitów na podwojonej wysokości, dlatego pomimo, że ma 27 pięter, wygląda jak 45-piętrowy drapacz chmur. Ten luksus jest udziałem rodziny Ambani, składającej się z 5 osób i zatrudniającej 600 pracowników zajmujących się nieruchomością. 9 wind pozwala rodzinie i gościom przemieszczać się pomiędzy niezwykle urządzonymi piętrami, których wnętrza zostały wymyślone przez żonę Mukesha, Nite Ambani. 6 odrębnych części domu symbolizuje ziemię, wodę, ogień, powietrze, dźwięk i światło. Na co komu miałoby być potrzebne 27 pięter w domu? No cóż, biorąc pod uwagę, że 6 z nich jest w całości przeznaczone na prywatny garaż, mieszczący 168 aut, wliczając w to dość drogiego Maybacha oraz prywatny serwis dla wszystkich tych pojazdów, ma to sens. Znajduje się tam również ogromny ogród ze słupami w kształcie litery W, podtrzymującymi wyższe piętra. Wiszące rośliny są nie tylko piękne, ale również użyteczne. Pochłaniają światło słoneczne i utrzymują chłód w domu. Na dachu znajdują się 3 lądowiska helikopterów dla tych, którzy preferują ten środek transportu. Jest tam także prywatne centrum kontroli zajmujące piętro obszaru powietrznego. A jeśli chodzi o rozrywkę, jest tam małe kino dla 50 osób, centrum rekreacji z basenami, które zajmuje 2 piętra, studio jogi, studio tańca i bar. Nie dziwi więc, że znajduje się tam również centrum spa oraz sala balowa, w której 80% sufitów zajmują kryształowe żyrandole. Co jest naprawdę fajne, to sala śnieżna, która zapewnia odwiedzającym dostęp do zimowych szaleństw w dowolnej porze roku. Numer 8. Villa Leopolda. 750 milionów dolarów. Villa Leopolda znajduje się w Villefranche-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu. Nazwa pochodzi od imienia króla Belgii, Leopolda II, który był jej właścicielem. Podczas I wojny światowej posiadłość służyła jako szpital wojskowy. W 1955 roku posłużyła za plan filmu Alfreda Hitchcocka Złodziej w hotelu. Posiadłość zajmuje powierzchnię 20 hektarów. Znajduje się tam ogromna szklarnia, budynki handlowe, lotniska dla helikopterów, kuchnie na świeżym powietrzu, kino, ogrody oraz kręgielnia. W domu znajduje się 19 sypialni oraz mnóstwo dzieł sztuki. W 2008 roku za 550 milionów dolarów posiadłość chciał nabyć rosyjski miliarder, ale był zmuszony zerwać umowę z powodu problemów finansowych. I tak nieruchomość należy do Lili Safra, żony brazylijskiego bankiera Edmonda Safry. Numer 7. Rutland Gate Mansion. 362 miliony dolarów. Dom, który wcześniej należał do saudyjskiego księcia i libańskiego premiera, znajduje się w pobliżu Hyde Parku w Londynie. Zaprojektowany został przez Alberto Pinto. Jest to największy dom jednorodzinny w Londynie. Pojawił się na rynku w 2015 roku po śmierci właściciela, stając się najdroższym domem jednorodzinnym, jaki kiedykolwiek sprzedano w Wielkiej Brytanii. W rezydencji znajduje się 45 sypialni i wewnątrz jest bardziej luksusowa niż można to sobie wyobrazić. Są tam wysadzone klejnotami bidety i pozłacane zasłony, drzwi, a nawet kosze na śmieci. Numer 6. Four Fairfield Pond. 249 milionów dolarów.
Posiadłość Fairfield została zbudowana w 2003 roku w Hamptons, Long Island w stanie Nowy Jork. Wygląda, jakby należała do samego Wielkiego Gatsby'ego, ale w rzeczywistości jest to własność Erie Rennerta, właściciela Renko Group. Budynek o powierzchni prawie 6000 metrów kwadratowych jest jedną z największych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się w niej 21 sypialni, 18 łazienek oraz restauracja. Jest tam również boisko do koszykówki, kręgielnia dwutorowa, korty do squasha, dwa korty tenisowe oraz kino dla 164 osób. Poza tym jest też wielki garaż na 100 samochodów. Nic więc dziwnego, że posiadłość ma własną elektrownię, dzięki czemu wszystko działa bez zarzutu. Numer 5. 1819 Kensington Palace Gardens. 222 miliony dolarów. Kensington Palace Gardens w Londynie, jedna z najdroższych ulic na świecie, w wolnym tłumaczeniu nazywana jest rzędem miliarderów. I jest ku temu powód. Kto inny mógłby sobie pozwolić na zakup domu za średnią cenę 44 milionów dolarów? A niektóre domy na tejże ulicy z punktami kontroli po obu stronach wjazdu są warte nawet więcej. Na przykład nieruchomość pod adresem 1819 Kensington Palace Gardens jest warta 222 miliony dolarów. Konstrukcja dwóch włoskich willi w stylu włoskim palazzo rozpoczęła się w 1845 roku. Do budowy części murów budujący wykorzystali dodatkowy kamień z nowego pałacu westminsterskiego i zakończyli pracę w 1847 roku. Wille miały różnych mieszkańców i przez wiele lat służyły ambasadom Egiptu i Rosji, by w końcu stać się własnością prywatną. W latach 90. deweloper David Kalili kupił obie wille, połączył je i dodał basen. Podłogi i filary wykonane zostały z marmuru, pochodzącego z tego samego kamieniołomu, co, uwaga, Taj Mahal. Obecnie dom jest własnością Lakshmiego Mittala, jednego z najbogatszych Hindusów, właściciela ArcelorMittal, wiodącej na świecie zintegrowanej firmy z branży stali i budownictwa. Niektórzy nazywają teraz żartobliwie nieruchomość Taj Mittal. Znajduje się tam 12 sypialni, łaźnia turecka oraz garaż mieszczący 20 samochodów. Numer 4. Ellison Estate. 200 milionów dolarów. Dom być może wygląda jak żywcem przeniesiony z Japonii, ale w rzeczywistości znajduje się w Woodside w Kalifornii. Tak naprawdę składa się z 10 budynków. Zaprojektowanie i zakończenie budowy tej pięknej posiadłości zajęło 9 lat. Jej obecnym właścicielem jest współzałożyciel firmy Oracle, Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Posiadłość zajmuje powierzchnię 23 hektarów, a na jej terenie znajduje się sztuczne jezioro, staw koi, który jest widoczny z każdego pokoju w domu. Są tam również autentyczna japońska herbaciarnia, wodospady, spa i podgrzewany basen. Całe to cudowne miejsce otaczają japońskie drzewa i rośliny. Numer 3. Hearst Castle. 191 milionów dolarów. Kolejna kalifornijska posiadłość jest usytuowana wysoko na wzgórzu w San Simeon. Hearst Castle otrzymał nazwę na cześć magnata wydawniczego Williama Randolpha Hearsta. Zaprojektowany przez architekt Julie Morgan miał być domem rodzinnym państwa Hearst, ale wszystko się zmieniło, kiedy para zdecydowała się na rozwód. W latach 30. dom stał się centrum spotkań towarzyskich. Gościły tu takie gwiazdy Hollywood tamtych czasów jak Charlie Chaplin, Cary Grant, Greta Garbo, Clark Gable, dramaturg George Bernard Shaw, a nawet sam brytyjski premier Winston Churchill. Pijali drinki w sali spotkań w Casa Grande, obiady jadali w refektarzu, a filmy oglądali w domowym kinie. Później odpoczywali w domkach gościnnych Casa del Monte i Casa del Sol. Na terenie posiadłości znajduje się 56 sypialni, piwnica z winami, pas startowy dla samolotów, kryty basen rzymski, otwarty basen Neptuna i największe na świecie prywatne zoo. Najlepsze jest to, że pomimo iż właścicielem jest administrator nieruchomości Williama Randolpha Hearsta, to można ją zwiedzać, ponieważ znajduje się ona obecnie na terenie systemu parków kalifornijskich. Numer 2. Seven The Pinnacle. 155 milionów dolarów. Seven The Pinnacle to największa nieruchomość na terenie Yellowstone Club w Montanie. Należy do Edry i Tima Blixetów. Tim jest potentantem drewna. Nieruchomość to luksusowy ośrodek narciarski i pole golfowe. Tylko wyjątkowo bogaci ludzie mogą sobie pozwolić na pobyt w jednej z 8 sypialni.
Do dyspozycji gości jest kilka basenów, siłownia, piwnica z winem oraz wyciąg narciarski. Dodatkowym atutem są podgrzewane podłogi, a nawet podgrzewany podjazd. Numer 1. 17 Upper Phillimore Gardens. 128 milionów dolarów. Ta szalenie kosztowna kamienica z 10 sypialniami w centrum Londynu była kiedyś szkołą. Teraz należy do Oleny Pińczuk, córki Leonida Kuczmy, drugiego prezydenta Ukrainy. W domu jest podziemny basen, sauna, siłownia i kino. Wnętrza wypełnione są także bezcennymi dziełami sztuki i wyłożone drogim marmurem oraz złotem. Łapcie za portfel i idziemy na zakupy. Który z tych domów chcielibyście odwiedzić? A może chcielibyście w którymś zamieszkać? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, udostępnijcie filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, by pozostać po jasnej stronie życia.